Po stłumieniu powstania rozpoczęły się bezwzględne represje. Około 10 tysięcy Polaków, wzorem uczestników powstania listopadowego, udało się na emigrację. Uczestników powstania wywożono albo do europejskiej części Rosji, albo dalej na Kaukaz i Syberię. W zależności od wyroku carskiego sądu skazywano ich albo na katorgę, czyli ciężką pracę w kopalni lub przy wyrębie drzew, albo na przymusowe osiedlenie się bez prawa powrotu. Drogę liczącą kilka tysięcy kilometrów przebywali pieszo lub kibitkami, czyli czterokołowymi wozami konnymi. Tylko część zesłańców powróciła do kraju po odbyciu kary lub w wyniku amnestii, czyli darowania części wyroku. Wywózki dotyczyły w znacznej mierze elit, czyli osób dobrze wykształconych i prezentujących postawy patriotyczne. Oprócz zsyłek powstańcy oraz osoby powstanie wspierające skazywane były na wyroki śmierci, często wykonywane publicznie, wieloletnie więzienia czy konfiskatę majątków. Szczególnie surowo karano powstańców z ziem bezpośrednio wcielonych do cesarstwa, a nie stanowiących części Królestwa Polskiego. Represje po powstaniu dotknęły nie tylko bezpośrednio osoby, ale i instytucje Królestwa Polskiego oraz Kościoła katolickiego i unickiego. Na całym terenie Królestwa wprowadzono stan wojenny. Samo Królestwo włączono bezpośrednio do Rosji, likwidując w ten sposób resztki odrębności ustrojowej i prawnej. Zlikwidowano centralne organy państwowe w Warszawie. Wprowadzono rosyjską administrację lokalną, sądownictwo oraz prawo. Zniesiono w końcu nazwę Królestwa Polskiego, zastępując je krajem przywiślańskim. W miejsce namiestnika ustanowiono urząd generała gubernatora o szerokich uprawnieniach wojskowych i cywilnych. Kościół polski jako instytucja został podporządkowany kolegium duchownemu w Petersburgu. Rozpoczęto proces likwidacji klasztorów oraz konfiskaty majątków kościelnych. Likwidacji uległy struktury kościoła unickiego, które włączono do kościoła prawosławnego. Po zakończeniu powstania na terenie byłego królestwa władze rosyjskie rozpoczęły proces intensywnej rusyfikacji, czyli świadomego niszczenia świadomości narodowej Polaków poprzez narzucanie im kultury i języka rosyjskiego. W ramach tych działań zamknięto polskie instytucje kulturalne i naukowe. Z administracji, szkolnictwa oraz życia publicznego wycofano język polski, zastępując go rosyjskim. Stał się on równocześnie językiem wykładowym w szkołach, a język polski stał się przedmiotem nieobowiązkowym i wykładanym po rosyjsku. Zwalniano z systemu edukacji polskich nauczycieli i w procesie kształcenia zmniejszano osiągnięcia polskiej kultury i historii. Polacy w odpowiedzi na rusyfikację rozpoczęli rozwijać nurt pozytywizmu warszawskiego, który upowszechniał ideę pracy organicznej oraz potrzebę kształcenia najuboższych, tak, by Polacy stali się nowoczesnym narodem. Głównymi czynnikami spajającymi naród stał się język, historia, kultura i religia katolicka. Na wszystkich etapach kształcenia rozwinęło się tajne nauczanie, nazywane tajnymi kompletami. W jego trakcie młodzież uczyła się polskiej historii czy literatury. Popularnością, zwłaszcza w Warszawie, cieszyły się skierowane do kobiet kursy określane jako uniwersytety latające. Dużą rolę w zachowaniu polskości odegrała polska prasa i sztuka. Autorzy bowiem potrafili przekazywać patriotyczne treści dzięki zastosowaniu aluzji zrozumiałych tylko dla polskich odbiorców. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku kurs względem Polaków zaostrzyło również i to państwo. Inicjatorem tych działań był Otto von Bismarck. Na ziemiach zaboru pruskiego rozpoczęła się germanizacja, czyli świadome niszczenie świadomości narodowej Polaków poprzez narzucanie im kultury i języka niemieckiego. W jej ramach od 1876 roku język niemiecki był jedynym językiem urzędowym w Wielkopolsce, ograniczono prawo posługiwania się językiem polskim w miejscach publicznych oraz rozpoczęto proces zmieniania polskich nazw geograficznych i nazwisk na niemieckie. Usunięto język polski ze szkół, poza religią, której nadal nauczono po polsku. Germanizacji towarzyszył Kulturkampf, czyli walka o kulturę, której celem było ograniczenie roli kościoła katolickiego w całych Niemczech. Bismarck planował podporządkować go państwu. Kościół, podobnie jak w zaborze rosyjskim, był ostoją polskości, więc polityce Kulturkampfu zaciekły opór stawiała nie tylko sama instytucja kościoła, która nie podporządkowała się rozporządzeniom rządowym, ale i również ogół społeczeństwa. Od 1885 roku w obliczu klęski Kulturkampfu rozpoczęto tzw. rugi pruskie, czyli akcje wysiedlenia Polaków przebywających nielegalnie na terenie Niemiec.
W trakcie 2 lat wydalono prawie 26 tysięcy osób, głównie robotników rolnych, którzy byli postrzegani jako utrudnienie dla planów germanizacji. W 1886 roku powstała Komisja Kolonizacyjna, która miała wspierać osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich. W ciągu kolejnych 30 lat sprowadzono do Wielkopolski ponad 20 tysięcy rodzin z Niemiec. By wzmocnić proces przejmowania polskich ziem, w 1904 roku opublikowano tzw. nowelę osadniczą, która zakazywała stawiania budynków bez zgody władz niemieckich. Otrzymanie takiej zgody dla Polaków było bardzo trudne. Symbolem walki z tymi regulacjami stał się Michał Drzymała, który, gdy odmówiono mu prawa budowy budynku, zamieszkał w ruchomym wozie cyrkowym. W 1900 roku wprowadzono dalsze przepisy germanizacyjne. W szkołach zastąpiono na religii język polski językiem niemieckim. Spotkało się to z mocnym oporem dzieci w szkołach. Do najgłośniejszego protestu doszło w 1901 roku we wrześniu koło Poznania, gdzie dzieci odmówiły udzielania odpowiedzi w języku niemieckim. Ich opór wsparli rodzice, a pruskie sądy skazały uczestników na grzywny i więzienie. Ukarano nawet fotografa, który wykonał zdjęcie młodym ludziom, jak i osoby, które to kopie tego zdjęcia przechowywały. Germanizacja postępowała dalej. Zakazano wieszania polskich szyldów i reklam, adresowania listów po polsku czy umieszczania polskich napisów na nagrobkach. Weszła w życie tzw. ustawa kagańcowa, która zakazywała na spotkaniach publicznych używać języka polskiego, gdy Polacy stanowili mniej niż 60% populacji danego powiatu. W obliczu germanizacji społeczeństwo polskie jednoczyło swoje szeregi, przeciwstawiając instytucjom państwa własną solidarność. Strajk we wrześniu stał się inspiracją do kolejnych tego typu wystąpień. W 1906 roku w całej Wielkopolsce wybuchł strajk szkolny, w którym wzięło udział około 70 tysięcy dzieci. Do tych wydarzeń nawiązuje jedna z najsłynniejszych polskich pieśni patriotycznych, czyli Rota. W celu propagowania polskiej prasy i literatury powstawały różne instytucje kulturalno-oświatowe, jak na przykład Towarzystwo Czytelni Ludowych. W celu walki z komisją kolonizacyjną tworzono polskie banki i spółdzielnie, które z sukcesem rywalizowały z niemieckimi instytucjami w obrocie ziemią, udzielały kredytów, wspierały polskie inwestycje oraz pomagały w kształceniu dzieci. Mieszkańcy Wielkopolski prowadzili, zgodnie z obowiązującym wtedy niemieckim prawem, długotrwałą i niezwykle trudną walkę o polskość, nazwaną nawet najdłuższą wojną nowoczesnej Europy. Diametralnie inaczej wyglądała sytuacja Polaków w zaborze austriackim. Przemiany w monarchii habsburskiej spowodowały, że od 1861 roku w Galicji korzystano z coraz szerszej autonomii. Lojalni wobec cesarza Franciszka Józefa I politycy galicyjscy spowodowali, że całość władzy w prowincji spoczęła w rękach Polaków, a język polski obowiązywał w szkolnictwie oraz administracji. Istniała wolność prasy i wydawnictw oraz wolność w zakładaniu stowarzyszeń. Najważniejszą instytucją w Galicji był Sejm Krajowy z siedzibą we Lwowie. Władza wykonawcza była w rękach Wydziału Krajowego, a za edukację odpowiadała Rada Szkolna Krajowa. Dzięki autonomii to Galicja stała się głównym ośrodkiem polskości. To na fali doświadczeń galicyjskich zrodziła się idea trójlojalizmu, czyli konieczności współpracy ze wszystkimi trzema zaborcami. Jednak ze względu na stosunek do Polaków, Niemiec i Rosji, nie cieszyła się ona jednak większą popularnością poza Galicją.